Lampa UV. Lampa bakteriobójcza, najprościej mówiąc, stała za tymi drzwiami. No siemanko, z tej strony Urbex of Passion i właśnie z Michałem weszliśmy do opuszczonego pawilonu w szpitalu uzdrowiskowym. Coś tego typu. No, jest to jeden z kilku pawilonów. Niestety tylko do tego znaleźliśmy wejście. Następne będzie trzeba w przyszłości może kończyć. Weszliśmy tym oknem. Naprawdę o dziwo było otwarte z głównej ulicy. Znaczy, głównej uliczki, a raczej na terenie tego szpitala. Ciekawe, że mnie jest załatane, szczerze. A dobra, zaczniemy eksplorację. Tutaj mamy jakieś szafeczki. I kafelki. Stop. O. Króliczek. O, tu jest jakieś okienko. Nie świeć po oknach, jak coś. No, jesteśmy w dolnych poziomach tego szpitala. Tutaj mamy lusterko, siemanko. O, ale dużo gratów. Pusta, zawód. Poka to jest kiepskie, tutaj nie mamy kartki. Ale to zapakowanie chyba tylko. Grzebienie. Tutaj raczej już nic ciekawego nie ma. Uważaj. Lud jest przejście dalej. Ja idę dalej. O, tu się świetlówka urwała. O, płyta główna. O, części komputerowe. Proszę bardzo. Mamy płytę główną starego typu, miejsce po procesorze, chyba Intela, miejsce na RAM, baterijka z BIOS-u, płytę główną. Ojej, świetlówka się za... O, ty, jak w salowniku. Trzymaj. Aha, no. No. Tu jakiś odkurzacz taki fajny. Właśnie do czekaj tej setki, żeby ona za to tu widzę jeszcze stację DVD. CD. Tu jakieś dzbanki na mleko. Choinki i części z drukarek. Rozwalone drukarki. Zawór gazu. O, a tu mamy klinikę chirurgii klatki piersiowej, samodzielny oddział laryngologii, pawilon 4. Co? Masz tu nazwę szpitala? No nie. O, jakiś licznik. Dziś... Right peak flow meter. To dyskietki, które nie są dyskietkami. Jakieś plasticzki. O, chyba tu coś jest. O, ty, CRT, komputer, monitor. Monitor CRT, co to jest? Co to są? Ile dyskietek. Są dyskietki. No, tego nie można dotykać, nie? Jakoś tak to było, bo jak się to dotknęło, to się uszkodziło cały... całą zawartość. Dobra, ty myślisz, że to co, nie? Co tu jeszcze mamy? Nie wiem, co to jest. Uwaga, drzwi zamykać. Tylko szczury. Nie, trutka na szczury. O Jezus, ale to jest wilgoć. Ale tak, tu są piece i bojlery. Czyli tu prawdopodobnie była podgrzewana woda, albo... Nie, no po prostu to była podgrzewana woda, najprościej mówiąc. I w ogóle magazynowana. Tu mamy jakieś boczne wejście. Bezpieczniki mamy, proszę bardzo, wyłączone. Toaleta, dzień dobry.
O. Jaki składzik Watsonami? Recepcja. O, informacja dla rodziców, czyli to mógł być oddział jakiś dziecięcy. To chyba weszliśmy. Dokładnie. Tu weszliśmy, a czy jest kibelek? Pomieszczenie służbowe. No, tutaj takie puste pomieszczenie. I tu toaleta, niestety. Dla osób, które tu osiedliły się. Idziemy po drewnianych schodach na piętro. O kurde, ja pierdolę. No patrz, ile tu znaczeń różnego typu medycznych, takich typowych jakieś no, pojemniki szklane, może na odpady medyczne. Odziwiające to tu jest nisko. O, ale tu jest parkiet w fajnym stronie. Czyli tu jest laboratorium. Chyba. Jo. Lampa UV. Która eliminuje bakterie. Lampa bakteriobójcza, najprościej mówiąc, stara nad tymi drzwiami. Patrz na to. No. Były jakieś rolety rozwalone, ale ktoś tu wybił szybę. Plakaty. No, to wygląda na laboratorium. Bardzo. Pracownia badań czynnościowych. To może był po prostu gabinet. Ja to pomyliłem z laboratorium. Pracownia polismnografii. Szyba rozbita. Kalendarz 2012 roku. Czyli oddział może być już nieczynny 12 lat w sumie? Nie zdziwiłbym się. Szyba taka... Czekaj. Szyba jest ciekawa w ogóle. Prośba do pań pielęgniarek. Proszę rano mi przypomnieć o zgłoszeniu pacjenta do izby przyjęć i zaniesieniu papierosa. Lub samemu powrócić papierzyska. Jak się idzie w tamtym kierunku, ja mam galopującą sklerozę, to znaczy Kuban. Też tak sądzę. Ale żrandol z żarówką został. Znaczy żrandol, bardziej lampka, nie? W ogóle fajne przęsło jest koło tej klatki schodowej. WC. Co tu mamy? Jaka? Już jej nie ma. Rentgenowska? Nie. Tu mógł być rentgen, no. Znaczy, no nie wiem, to okno jest takie podejrzane trochę. Ciężko mi powiedzieć, tu coś jest. Jest VGA, złącze. Mógł być, no. Tak. Mam chyba jakąś toaletę. Ty, i to w jakimś stanie. Bardzo dobrym. Aha, ktoś wybił chyba szybę. Bez masa szkła. Tu mamy toaletę. O, tu coś jest. Tu była rozdzielnia. Bez ścieżki wykręcone. Dział informatyki. O. Pusto, kto by się spodziewał. Ale patrz co tu jest. Jest Jagermeister. Jagermeister. To prawda. Trzy takie lampy. No trochę tu było ludzi. Dział planowania badań i informatyki, ale tu jest dużo numerów w ogóle. O, i wejście. Żartowałem, tylko okno otwarte. Ale też lampy fajne. Nie musisz konkretnie. O, a to chyba jest zamknięte. Dział planowania badań i informacji naukowej. O, jednak nie.
Ej, ale to jest, jakby nie patrzeć, to budynek jest naprawdę w dobrym stanie. I środek. Zamykamy oczywiście. To miejsce po wężu syrackim. Nie dotykam, bo ta szyba się ledwo trzyma. Tu dział informatyki kolejny. Z takim oto zlewikiem. Tam tylko balkonik. A może sprawdzimy jeszcze szafeczkę. Pusta. Co to jest? To jakaś wanna i takie przeszklone pomieszczenie. W sumie ciekawe. Z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Chyba. O, i lampa jaka fajna, taka pomarańczowa. No i wanna. Tu jakiś kibelek tylko. Dokładnie. Tu coś cyrylicą. Nie pomieszczenie służbowe, tylko... Nie wiem. Nie znam cyrylicy. O! Ale łazienka w dobrym stanie. Znowu okienka. Zastałe, więc nie otworzę. Ale jest taka kabina na środku. Rozbita szyba jest. Jest... Lustro. Jestem tu. Ok. O, jakieś popisane drzwi. No to idziemy na poddasze chyba. Jay już mnie woła. Jest strych. Ale tu śmierdzi. Ale znowu tablica. O. Są takiego starego typu, nie? To wygląda jak kozetka. Tak, to jest kozetka, najprawdopodobniej. Jezu, to jest gorąco znowu, nie? Schowek? Ty, jakiś obrazek. Do you believe? Jakieś urządzenia medyczne. Komputer, nie, to jest. Nie komputer. To jest ciekawe. Fajne rysunki. Czy ty wierzysz w technologię? O, czy ty wierzysz w Williama? Chyba jednak w technologię. To jest proste, żeby zobaczyć, jak doktor Haluska jest teraz bossem. No to chodź. No i to było tyle ze strychu, to jakieś urządzenie. Ciekawy oddział, bo w sumie go nie mieliśmy w planie nawet. On się tak napatrzył. Co? Tam stanął w tej tablicy, co się tu mówi. Aha, on się tak napatoczył po drodze w sumie ten oddział. Piasek przeciwpożarowy. Mama, jakby się palił. To trzeba tak Jaya obsypać. Fyry, fyry, dychy, dychy. No tu jest ta apteka. No i tu. Idziemy? No, także to by było na tyle. To był opuszczony w sumie taki pawilon szpitala. Ja byłem Urbex with Passion. To jest Michał. Ja jestem Michał. I widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie.